Dzień dobry kochani, witajcie na moim kanale. Stukam się z wami z Kawusią. O! Ja mam dzisiaj wolny dzień, więc zapraszam was na małego vloga, mini vloga. Dzisiaj vloguję dla was i udaję się prawie na miasto. Dzisiaj mam wolny dzień. Pogoda jest taka, no nie za bardzo, ale cóż. Robimy coś fajnego z naszego dnia. Życzę wam wszystkiego dobrego, miłego dnia i żegnam was. Pa! Witam was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z holem z mojego miasta w Niemczech, więc zapraszam. Pierwsze zakupy będą z Primarka, więc zapraszam. Wszystko wam tutaj pokażę, co zakupiłam. Może zaczniemy od kapciuszków. O, czarne, prezentują się tak. One mają tutaj taki, wiecie, puszenek, jak to u nas się mówi. Są bardzo wygodne i ja sobie wzięłam rozmiar M, 38-39, więc są super. Bardzo miękkie, mięciutkie. Polecam. Z Primara i kosztowały 4 euro, więc polecam. Kapcie na dół, wiecie, butów na stół się nie daje. Tak się o mnie mówiło. Tutaj sobie wzięłam, wiecie, klamerki do włosów. Kiedyś one w tym kształcie były czarne, ale jakoś nie ma, nie będzie, nie wiem, wzięli z sortymentu, nie wiem właśnie i wzięłam takie, nie wiem, kolorek nie będzie widać, ale on jest taki srebrny, coś takiego, jakiś, nie wiem, czy to nowe jakieś, tutaj w kamerze to tak inaczej wygląda, ale zawsze się przydadzą, wiecie, słówki. Tutaj wzięłam sobie, kochani, piżamkę i ona jest z bajki, komik, wiecie, kiedyś się oglądało jako dziecko, Garfield, więc taka urocza, śmieszna, po domie, wiecie, żeby było wygodnie. I ona kosztowała, zaraz wam powiem, 13 euro. I ona, co ma dobrze, to spodnie od piżamki są, wiecie, na ściągaczu na dole. To jest bardzo ważne dla mnie. Nie lubię, jak mi to tam lata, wisi, więc tutaj nam wszystko fajnie na kostce, wiecie, jest super. I co mnie jeszcze urzekło, popatrzcie na tą datę. Nie wiem, czy to będzie widać. Moja data urodzin. 78 rocznik, więc wszystkich pozdrawiam z 78 rocznika i nie tylko, wszystkich innych też. Tutaj wzięłam coś takiego śmiesznego, wiecie, po domie to fajnie, zawsze robię, jak się ma. Też mnie urzekło bajeczka z dzieciństwa, więc o, wiecie, takie coś, Mickey Mouse.
I to jest taki dłuższy oversize. On ma tutaj na rękawkach jeszcze też taką grafikę piękną. Mickey Mouse. O. Mickey Mouse. Kosztowała 16 euro. I ja sobie ją wzięłam w rozmiarze S. Z tyłu prezentuje się tak, czarna. A tutaj grafika Minnie Mouse. Wiecie, po domie, wygodnie. Do tego leginsy, czy jakieś spodenki. Już się tak, wiecie, jak będzie chłodno robić. Na razie u nas tutaj takie upały, że szok. Susza, kochani. Ale słyszałam, że w Polsce też macie z upałami. Więc gorąco. Tutaj sobie tą siatę dam na bok, żeby nie przeszkadzała. O, tak. Co wam tutaj jeszcze mogę pokazać? Tutaj kupiłam, ja na mieście byłam z moją córką. Moja córka ma 24 lata, więc ona mi tam niekiedy tak, wiecie, doradzi też. Tutaj sobie kupiłam już z myślą, wiecie, jak się zimniej zrobi, chłodniej. Converse. O, prezentują się. Tak. One są do kostki. I co mnie urzekło, że one są skórzane. Wiecie, konwersy bardzo długo się trzymają, dobry kwalitet mają, więc polecam wszystkim. I też ładnie się czyści. Tutaj możemy, jak się pobrudzą, możemy sobie, wiecie, gąbką magiczną z DM-u fajnie wyczyścić buciki. Kiedyś kupię, to wam pokażę, o jaką gąbkę mi chodzi. Ale wiem, że w Polsce już chyba też jest magiczna gąbka. Chyba tak? O, spójrzcie. Prezentują się buciczki. O tak. Jeszcze pokażę wam drugi. O. Konwersy. Moja córka wzięła sobie te same, tylko że krótsze. A ja sobie wzięłam do kostki. Więc super buciczki, polecam. Converse. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj byłam jeszcze w Douglas. O. I w Douglas kupiłam dosłownie trzy rzeczy. Więc już wam pokazuję. I tutaj klasyczny perfumek Bruno Banani. Wiecie, o myślą z pracy, czy na miasto. Ja używam standardowo, jak to się u nas mówi, perfumy niedrogie. Jak idę do pracy, to ja nie biorę moich drogich perfumów, tylko wiecie, takie, że zawsze idzie się też popsikać. Ładny zapach, Bruno Banani, Woman. I tutaj mamy 50. I u nas Bruno Banani było 50%, była przecena. Więc kupiłam w dobrej cenie Bruno Banani. To jest klasyczny. I to jest, jak widzicie, perfumek. Ja tylko perfumy kupuję, bo wiem, że będzie się też dłużej utrzymywało, wiecie, na te upały tutaj. Tutaj sobie wzięłam maskarę full volume, o, z Benefita, każdemu znana, więc nie będę tu powtarzać, o, bo już mi się skończyło, więc trzeba było zakupić. I tutaj sobie wzięłam też kultowy z Benefita, wiecie, o, na brwi. I jak wzięłam piąteczkę sobie kolorek, to jest, jak się nie mylę, medium brown. O, prezentuje się tak. O, też wszystkim znany produkt z Benefit. Ja używam, ale wiecie, chciałam wam powiedzieć, że ja
jak kupuję, to ja sobie zawsze biorę mini, wiecie, opakowanie, bo już mi się sprawdziło, że mini produkty bardzo długo się utrzymują, nie wysuszają się tak szybciutko, więc polecam. Już miałam też, wiecie, duże opakowanie, ale ja lubię te mniejsze i wiem, że będę mieć na długo, więc polecam, spróbujcie. Czy u Was też się tak może sprawdzi? Give me brown. Benefit. Tutaj jeszcze dostałam próbkę perfum od perfumku. Jakiegoś skandal, jakiś nowy. O, prezentuje się tak. Wiecie, próbeczki ja zawsze sobie, jak na wyjście, zawsze do torebki sobie wrzucam i jest super, i jest ok. Więc tak. Tutaj jeszcze o próbkę kremik z Shiseido dostała. O, za zakupy. U nas zawsze jakieś próbki dawają, więc super. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy. Byłam też w TK Maxx i kupiłam z myślą o Halloween. Już Wam pokazuję. Takie o szklaneczki. O, piękne. TK Maxx. U nas już Halloween w sklepach, więc wiecie. Wcześniej sobie kupię i mam, bo później wiecie, one szybko się wyprzedażą. Tutaj te rzeczy. Więc ja zawsze sobie wcześniej kupię. I tutaj wzięłam dwie takie, o, dla mojej córki, jak do nas przyjdzie. Ona sobie wybrała też taki. I tutaj drugi prezentują się. Tak, o, popatrzcie, jakby takie kryształki Swarovski. O, więc piękne. I one kosztowały 5 euro za taką szklaneczkę Halloweenową. Więc super. Co my tutaj jeszcze mamy? Co ja tu jeszcze kupiłam? Aha, jeszcze byliśmy w Teddy. Kupiłam taką kartę urodzinową. Wiecie, u nas się zaczynają sezon znów urodzin, więc taką. O, ona jest taka 3D. Tak się mieni. O, w Teddy. Tutaj kupiłam dla mojego taty VIP Luksus kartę urodzinową. O. I one są po 2 euro u nas wtedy. Tutaj sobie jeszcze wtedy wzięłam na dekorację, bo do dekoracji robić nową. Takie kryształki, diamanciki, wiecie, do wazy czy na stół. One się też tak mienią jakby od Swarovskiego, więc taki deko. I one były po 1 euro, więc polecam na deko. Super. Co ja tutaj jeszcze mam? Aha, jeszcze byliśmy z córką w DM i zakupiłam Sherry Berry. Tutaj jest shower bath do wanny. O, prezentuje się tak. Popatrzcie, jakie piękne opakowanie. O, żeby wlać sobie, wiecie, do wanny. O, tutaj jeszcze wzięłam Exotic zapach. Piękny, flamingo. Popatrzcie, jaki koktajlik. Sobie pyka flamingo, więc ja do wanny, a on sobie tak, o, wiecie, no super. Tutaj kupiłam nowość z polecenia u nas i to jest dwóch w jednym. Dwa w jednym, wiecie, polski mój. Labello i to jest nowość i ona, wiecie, nawilża. I też robi piękny kolor i one były w kolorze różowym, czerwonym i nude. A ja sobie wzięłam o taki labello. Wiecie, jakby szminka. Więc super z polecenia. Bardzo dużo znajomych dziewczyn
poleca, więc zakupiłam. U nas one są szybko wyprzedane, ale ja z moją córką udało nam się kupić, więc o, przepiękny kolorek. Tutaj ostatnio już Wam pokazywałam moja miłość, bio wafelki, o, z DM. O, ja je też kupuję bez czekolady, no ale wiecie, o, od czasu do czasu można, nie? Wiadomo, żyje się tylko raz. Tutaj wzięłam, już mi się skończyła moja woda micelenwasa, woda micelarna. I ona jest, to też jest nowość z Nivea i to jest z witaminą C. Więc spoko. Zakupiłam. I to jest dla wszystkich skór, o, wrażliwych czy tłustych. O, to nowość z Nivea, więc super. Tutaj też mój ulubiony duszbad sobie kupiłam pod prysznic. Tamten Wam pokazywałam w poprzednim holu. I to też mój ulubiony był. I ten jest też mój ulubiony. On jest z Nivea. I on jest kaszmirowy. On jest taki też olejkowy. Z witaminą. I on pachnie tak. Wiecie, kaszmir, orchidea, piękny zapach. O, więc prezentuje się tak. Polecam, jak macie DM. Na pewno też w Rossmann kupicie. Spoko. Tutaj jeszcze też sobie wzięłam znów. Ja zmieniam często szampony. Ja nigdy nie jestem przy jednym szamponie, tylko sobie tak zmieniam, wiecie. I tutaj kupiłam Gliscua. To jest piękny też zapach. Na włosach się bardzo też fajnie utrzymuje i długo ten zapach. I to jest szampon Repair. Więc super. Też polecam Wam. Co ja tutaj jeszcze wziąłam? Aha, tutaj dla mojej, wiecie, maszynki do zębów, czyszczenia, o, sobie kupiłam i to jest Sonic. Ja mam tą maszynę z DM do zębów, wiecie, maszynkę, sanbrystę. To ja sobie wymieniam te wkłady i ona jest szal Sonic. Happy Brush, o, tak, sobie kupiłam na zapas. Tutaj do toalety od nich z DM, od nich, wiecie, marka. I to jest Lemon Splash, fajny, super zapach, więc polecam do toalet. Wiecie, takie rzeczy też trzeba kupić, nie? Wiadomo. Tutaj kupiłam mój płyn. U nas jest Weiße Riese, ładnie pachnie pranko, więc zakupiłam, bo już się nam skończyło. I w DM-ie zapłaciłam, to kosztowało w DM-ie 30 euro, więc takie moje zakupki, więc super. Zaraz Wam jeszcze pokażę szybciutko, co mam na sobie. O, może wstanę. Będzie mnie może lepiej widać. O. Kochani, jeszcze na koniec pokażę Wam, co mam na sobie. O. Tutaj mam dzisiaj sukieneczkę z ASOS. Ona ma tutaj po bokach takie o wycięcia. Nie wiem, czy to widać. Myślę, że tak. Ona jest krótka, pod kolanka. Prezentuje się. Tak. Więc tak na koniec szybciutko życzę Wam miłego weekendu, wszystkiego dobrego, do następnego, pa!